Dzień 629. Dziś pojawiło się wiele informacji z kierunku AWDIWKI. Tutaj siły rosyjskie napotkały silny opór w północnej części regionu, a próbując kontynuować operację ofensywną, zaczęły przesuwać swoją uwagę na południe w nadziei na znalezienie słabego punktu. Przede wszystkim dziś potwierdzono, że siły ukraińskie zdołały odeprzeć ostatnie rosyjskie ataki na Stepowe. Ostatnim razem mówiłem, że siły rosyjskie stopniowo gromadziły krytyczną ilość sił i rozpoczęły atak w celu ustanowienia kontroli nad Osadą. Mimo, że Rosjanie początkowo weszli na obrzeża, cała jednostka szturmowa została stała zniszczona. Otworzyło to szansę dla sił ukraińskich na przeprowadzenie kontrataku, ponieważ Rosjanie stracili część sił skoncentrowanych wzdłuż torów kolejowych. W rezultacie linie drzew przed stepowem znalazły się w szarej strefie, podczas gdy Rosjanie cofnęli się za tory, aby polegać na głównym umocnieniu znajdującym się na przecięciu linii drzew. Niedawno opublikowany geolokalizowany materiał filmowy pokazuje, że Ukraińcy skoncentrowali swój ogień właśnie na tym umocnieniu. Ukraińscy operatorzy dronów zauważyli, że Rosjanie stworzyli nowy schron i zaczęli angażować drony Kamikadze. W rezultacie ci Ros Rosjanie, którzy przeżyli, uciekali na wschód od pozycji. Jak się okazało, znaleźli oni najbliższy zniszczony sprzęt, w którym mogli się ukryć. Ukraińscy operatorzy dronów zidentyfikowali takie schrony i wysłali drony kamikadze bezpośrednio do wnętrza pojazdów. Sądząc, po filmie jasnym jest, że Rosjanie porzucili niektóre okopy, jednak nie jest oczywiste, czy Ukraińcy będą mogli przejść przez tory kolejowe, aby je przejąć. Niektóre rosyjskie źródła twierdziły, że siłą rosyjskim udało się wejść na teren zakładu chemicznego. Po wielokrotnym zbombardowaniu zakładu bombami zrzucanymi z powietrza FAB 500. Siły rosyjskie podobno znacznie osłabiły ukraińską obronę, a następnie użyły amunicji zapalającej, aby unieruchomić Ukraińców, ponieważ przebywanie na otwartej przestrzeni byłoby dla nich niebezpieczne, a następnie weszły na terytorium zakładu. Ukraińscy żołnierze zaprzeczyli tym twierdzeniom i poinformowali, że zakłady chemiczne znajdują się pod ścisłą ochroną, a Rosjanie nie byli w stanie nawet zbliżyć się do wejścia na teren zakładu. Zamiast tego Rosjanie stracili myśliwiec S-125 podczas próby przeprowadzenia nalotu. W sumie w ciągu ostatniego miesiąca Rosjanie stracili już 8 samolotów tuż nad Afdiwką. Co więcej, Ukraińscy żołnierze opublikowali wiele nagrań pokazujących, jak atakują rosyjskie siły przed zakładami chemicznymi. Ukraiński operator drona ze słynnej 110 brygady pokazał, jakich żołnierze polują na rosyjski sprzęt i niszczą punkty ostrzału na nasypie górniczym. Jedno nagranie pokazuje zniszczenie czegoś, co wygląda jak pozycja PPK, podczas gdy inne nagranie pokazuje zniszczenie czegoś, co wygląda jak punkt obserwacyjny. Żołnierze z oddziału dronów szturmowych Shadow również byli aktywni w okolicy i zlikwidowali siły wroga obecne na górze. Lecz największym koszmarem Rosjan są ciężkie oktokoptery, które Nazywają Baba Jaga. Drony te przenoszą znacznie potężniejsze ładunki wybuchowe i mogą zniszczyć cały oddział jednym uderzeniem. Dlatego Rosjanie są gotowi poświęcić własne drony w nadziei, że te strącą te ukraińskie. Zazwyczaj Rosjanie tracą swoje drony na próżno, ponieważ oktokoptery pozostają praktycznie nienaruszone. Rosyjskie źródła narzekają, że ukraińskie drony sprawiają, że linia kontaktu jest po prostu nie do obrony dla sił rosyjskich. I nie jest to zaskakujące, ponieważ Rosjanie nie mogą chronić swoich sił za pomocą systemów walki radioelektronicznej. Powód, dla którego nie jest możliwe, Złagodzenie zagrożenia ze strony ukraińskich dronów jest dwojaki po pierwsze rosyjski przyczółek wokół Krasnohorivki znajduje się zbyt daleko od głównych rosyjskich baz w Doniecku i Makiwce, więc zagłuszenie dronów za pomocą systemów walki radioelektronicznej w takiej odległości jest po prostu niemożliwe po drugie siły ukraińskie rozumieją że zapewnienie swobody przemieszczania się operatorom dronów jest niezbędną częścią operacji obronnych dlatego ukraińskie siły specjalnie ściśle monitorują ten obszar i priorytetowo traktują niszczenie rosyjskich systemów walki radioelektronicznej które są przenoszone bliż... Krasnochorywki. Tymczasem doświadczenia rosyjskich operatorów dronów są zupełnie odwrotne. Ponieważ operują tak blisko ukraińskiej twierdzy, cierpią z powodu potężnych systemów walki radioelektronicznej i tracą swoje drony w dużych ilościach. Dziś rosyjskie źródła opublikowały nagrania pokazujące, jak próbują zbierać zagubione drony w trawie. Ogólnie rzecz biorąc, Ukraińcom udało się ustabilizować sytuację w północnej części regionu, wykorzystując jedną ze swoich kluczowych przewag. Działając w pobliżu swojej głównej twierdzy, Ukraińcy mogą praktycznie bezkarnie używać dronów szturmowych. W przeciwieństwie do pocisków artyleryjskich drony są kierowane i mogą dynamicznie celować we wroga. A jak widać na filmach z okolic stepowe, rosyjscy żołnierze, którzy trzymają otwarte okopy, są skłonni bardzo szybko je porzucić, ponieważ wiedzą, że jeżeli tam zostaną, ich szanse na przeżycie są bliskie zeru. Jeżeli jesteś przeciwny inwazji na Ukrainę i chcesz wyrazić swoją solidarność, rozważ dokonanie zakupów w sklepie internetowym UA Supporter. Można tutaj znaleźć wiele produktów z ukraińskimi symbolami, a także podwójne flagi z ukraińską flagą i flagą swojego kraju. Link do sklepu internetowego znajduje się w opisie. I komentarzu. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym raporcie.